30 lat temu, no może 45, miałem BMW 730. To były dwie w Poznaniu. No tak słyszałem właśnie. No, no to ja musiałem na rurę wydechową, ja już to mówiłem, drut kolczasty. Co to właśnie legendą z tym drutem? No z drutem to nie, to jest bajer. Ja mówię, no to ja muszę drut kolczasty zakładać na rurę, bo te towary się pchają oknami, drzwiami, nie wiadomo co z tym robić wszystkim, no. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. No ja ponownie jestem gościem u mojego gościa. Jestem u pana Jerzego Łupickiego. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że pan redaktor przyjechał. No, częściowo mogę powiedzieć, że może nie do końca u mnie, bo tutaj właśnie syn i była żona mnie tak tutaj goszczą. Ale to nie ma znaczenia. Ale piękny taras. Więc to jest pięknie, wszystko jest elegancko. No i dobrze, że mnie szanują i nie wygonili mnie gdzieś do jakiejś, można powiedzieć, przechowalni. No nie. Tak jak biednego Lulusia. Myślę, że... No, tak jak biednego Lulusia, no. Lulusia miałem okazję poznać, też no. Był u mnie gościem, rozmawialiśmy, także panowie się znali bardzo dobrze. No bardzo, my się znali bardzo dobrze. Więc... Z każdej strony, i sportowej, i z baletowej. Dokładnie. I z biznesowej. I żeby pana tutaj Jerzego przedstawić, no. To żeby państwo wiedzieli, to Olimpia Poznań przede wszystkim. Nie, przede wszystkim... Lech Poznań. Lech Poznań. Tak, tam byłem królem kibiców, całe życie byłem w Lechu, kibicowałem bardzo mocno, można powiedzieć, ja i ten rzeźnik Bartek byliśmy taką pierwszą, najbliższą parą. Potem było Luluś, inni koledzy, bo to była taka grupa prywaciarzy, rzemieślników, którzy kochali futbol i cała Polska zazdrościła, nie prezesów, tylko tych prywaciarzy, bo my dla nich byliśmy w tamtym czasie jakąś taką, można powiedzieć, wyrocznią, że mieliśmy ładne samochody, ładne narzeczone, ubieraliśmy się elegancko, bawiliśmy się elegancko i to imponowało tym piłkarzom. I oni wszyscy chcieli grać w Lechu. Kto tylko ten, to mówi, Jurek, ja przyjdę do Lecha, to nawet mam napisane, i kiedyś taką dedykację, ja do dzisiaj to mam, to nawet prezes Boniek nawet o tym nie wie, że mam dedykację, jak odchodził do Juventusu, napisał mi przyjacielowi Jurkowi Łupickiemu wielu zwycięstw z Lecha. I mówił do mnie, że jak skończy karierę we Włoszech, to mówi, tam już będę miał około 40 lat czy ileś, to przyjdę, że będę na stoperku sobie grał i lewo, prawo sobie puknę, bo co to za piłkarze wielcy i sobie dam radę. No, to jeszcze tak nawet wtedy do mnie tam kiedyś powiedział. I tu tylko się nie opierało na Lechu, tylko tu na całej po prostu Polsce. My mieli nawet dyskotekę zrobioną pod piłkarzy u Wasyla. Wasyl, a nazywała się Maxim. I ona była na głównej tam we willi zrobiona. I piłkarze jak wracali na Poznaniu, tak? W Poznaniu na głównej. Na głównej? No i piłkarze jak wracali na przykład z Pogoni Szczecin, no. Czy tam Legia, czy Widzew, czy coś, no to już nie jechali do swojego miasta, jeżeli mieli za dwa dni jechać przykładowo na kadrę, miasto, no. Na kadrę do Wisły względnie do Kamienia, nie? Aha. No to zostawali tutaj. I potem my czasami jeszcze ich odwozili, czy jechali, czy różnie. Też tak bywało. To nie znaczy, że zawsze, ale były takie przypadki. I co, no. Legia też imprezowała tutaj? No też było tam paru piłkarzy. Nie, że Legia cała, tylko ci, co tam na kadrę czy coś, ja nie mówię, że cała, imprezowała. Ja wiem, czy to imprezowała. No były spotkania, no towarzyskie, no każdy był młody, każdy ten, ale nikt nie przekraczał tak zwanej bariery dźwięku, no. I stąd my wozili, no. Muszę powiedzieć, że o konia to my wieźli dwie BMW-ki i trzy Mercedesy, no. I mu zazdrościli, Okoniowi zazdrościli. Dlatego on finalnie nie grał w kadrze. Nie pojechał na mistrzostwa w 82 roku, to, bo mi nawet tam powiedziała ta grupa starszych, mówi, Jurek, wszystko jest okej, ale Okoń grać nie będzie, bo na razie my tu rozdajemy karty. No i też tak było. No i ten biedny Okonek to, a że tam cener Piechniczek już tam miał z kimś lekkie takie, bo tam może za dużo wódeczki, nie będę mówił o kogo chodzi, no, to nie chciał mieć tego, jeszcze żeby tam Okoń czasami i to, no,
No ale to był Paganini, tak jak ludzie powiedzą, sam mecze wygrywał. Jak tu my czasami grali mecz, to przychodzili trenerzy, czy tam Jezierski, czy inny, mówi Jurek, jak ja bym wziął tego Okonia, to wy byście nie wygrali, tylko my byśmy wygrali, jakby grał u nas i tego. No i taka po prostu była prawda, bo grał tak, jak Messi dzisiaj gra, tak grał Okoń. I dzisiaj on by tych pieniędzy nie przetracił, bo on by zarabiał tyle miesięcznie, żeby nie zdążył nawet wydać. No, no szkoda mi go po prostu, bo miasto to powinno takiemu piłkarzowi i klub co najmniej minimum jakąś płacić rentę czy coś, bo co to jest tam 3 czy 4 tysiące jakby dostał. Przy tych wszystkich, co wydają w tych spółkach, w tych spółkach, to przecież to w głowie się nie mieści. No i taki Okoń jakby dostał. Ja nawet kiedyś miałem fundację właśnie dla tych piłkarzy, dla moich sportowców, to, ale potem mi się już nie chciało, bo ja jestem wypalony, bo jak ja całe życie jeździłem na mecze i wszędzie, no to kiedyś to się kończy, się dziwią, że ja nie idę na Lecha, czy ja mówię, ja nie idę, bo ja wolę sobie w telewizji usiąść. Teraz i sobie spokojnie. Mam powtórki, mam to, a ja tam potrzebuję, po tym jak czasami tutaj śpię, to muszę tu dojeżdżać jeszcze, to ale do czego mi to potrzebne? A po drugie idę na mecz i nic nie widzę, bo zaraz ten mi coś mówi, ten mi coś mówi, ten mi coś mówi. I co więcej gadki jest niż oglądania tego meczu, no. Wszyscy głowy zawracają. No. A Okoniowi tłumaczyliście na tamte czasy, że może zmarnować karierę? No tłumaczyli, no co my tłumaczyli, my chcieli jak najlepiej. Bo i prezes z nim pewnie... Ja powiem tak, Mirek to wspaniały chłopak, bardzo dobre serce, dlatego dzisiaj tak ma, bo nie był wyrafinowany. Inni piłkarze byli wyrafinowani, dlatego on nie pojechał na Mistrzostwa Świata, bo on tam poszedł gdzieś tam sobie wypił czy coś w Wiśle, a oni zadzwonili do Antka Piechniczka, bo on mówi, tu będę wracał, okno otwarte, a tu go Antek cyk. No i to takie były przyczyny. A jechał już nie pewien znów, bo nie chcę po nazwiskach mówić, kulawy piłkarz jeden, co miał kontuzję i wiadomo, że nie zagra. No, ale tak było, jest i będzie. I tego nie zmienimy. Jest układ i układ. Tak samo jak w polityce, tak samo w sporcie. Wszędzie są sympatie, mniejsze, większe, czy coś, no. Bo my przebywali z tym Rysiem Bartkowiakiem, zapalony kibic Lecha, do tego stopnia, że on wolał, żeby kadra przegrała, a Lech, żeby wygrał. No, on już był tak zapalony, mówi, tam pierdolić kadrę, kolejarz ma wygrać i to, no. A to się tak wszystko zaczęło, jak my na te mecze się tak jeździło i nas tak, no można powiedzieć, ogrywali. Pamiętam na takim... Wtedy was tak tknęło, żeby... No cały czas my mówili, no kurwa, co jest, no czemu to tak jest, no przecież takie miasto, to wszystko to. Oczywiście to musiało być wspólne, bo tu przyszli działacze, którzy dużo pomogli, bo tam przyszedł Hilary, przede wszystkim Zajdler, prezes i to, i oni, to nie można powiedzieć, też byli pasjonatami piłki i to tego, no przedtem jeszcze był prezes Drabno, to był najlepszy, no ale to... Ale wy mieliście kasę, no. No kasę, ale oni też mieli tam kasę, tak? bo nie można powiedzieć. My więcej, bo to tak ludzie mówią, nie że tego, my więcej zabawowo, tam gdzieś impreza, to nagrody ładne, narzeczone, czy coś, o to, bo to się kręci. Życie. Życie, no i to się podoba, no zawsze się młodemu to będzie podobać, tak było, no jest tak, no, i tak będzie. Tak jest teraz tak samo. No, przecież ile redaktorów do mnie przyjeżdżało, no i tu tylko chcieli mecze, mówi Jurek, ja tylko chcę tego... Nie będę wymieniał, już, bawić, ale już poumierali, no ale Paweł Zarzeczny, no mój przyjaciel. Właśnie, Paweł Zarzeczny. No jak, no to mój przyjaciel, no że tylko tutaj jeszcze z tym, z Kmiecikiem i z innymi, to jechali od razu, mówią tylko żeby tu, bo my zaraz do Piekiełka, do Merkurego, Melodię, to wszystko, no tak, XXI wiek, no ludzie po prostu tak się nie bawili, no to tylko wyjątki się po prostu tak bawili i to, a my co wchodzili do lokalu, jak tam, ja powiem tak, jak kiedyś Olboje przyjeżdżali, na przykład jak się jechało do Niemiec i tu przyjeżdżali, to jak my wzięli do Poloneza, zaczęliśmy im śpiewać do mikrofonu, obsługiwać ich za barem, to oni mówią, to tu jest Ameryka, gdzie my pasujemy, no, a jeszcze powiem taką ciekawostkę, jeżeli był wyjazd tam do Berlina, czy gdzieś, już tam nie pamiętam, no to tu wszyscy jechali i to. A jak oni mieli przyjechać tu, no to nie przyjechali wszyscy. A ja mówię, no a czemu nie wszyscy? No bo ten musiał pracować, ten musiał to. A tu nie było, jak oni na kolei magazyn, to mówię, a co mi obchodzi, ja jadę, tam zamykam magazyn na klucz, to te Łożycko dostanie za dzień później. No i co się stanie, że lokomotywa nie pojedzie, dzisiaj ja pojedzie jutro, to mam rezerwową. No i takie było podejście, ale
nie chcieli wyjeżdżać ci Niemcy, no bo to faktycznie oni w takiego lokalu i to nie, bo oni tam gdzieś chodzili. Ja na przykład, będąc we Francji, taki był ten Roman, no Polak, nie? I on organizował tam w Strasburgu, no takie te mecze. Pamiętam, że raz my byli, to, tak jak teraz była ta święto Francji, to też tak, takie no, święto, to, ale tu nie chodzi. On do mnie mówi tak, tam idę, tam w tym Strasburgu, pokazuje mi lokal, mówi, no tu jest taki najlepszy lokal. Raz w roku, w rocznicę idę z żoną tu na obiad. A ja mówię, słuchaj, ja do najlepszego lokalu w Poznaniu chodzę codziennie. I to tak po prostu wyglądało. No. A jak pan myśli, przypomina sobie te czasy, to piękne czasy, jak żyliście. Ale to, co my żyli, jak chcieli, tak? Bo ja pamiętam ze świętej pamięci Lulusiem, jak rozmawiałem, jak on powiedział podczas wywiadu, mówię, Bartkowiak, Łupicki i ja, i żyliśmy... Tak, to, i to jeszcze było dużo innych kolegów, bo tu było... No przecież, no nie wiem, o czym mam mówić, bo to tyle jest tu wszystkiego, żeby musiał mówić. No nazwiskami pewnie, bo pan by nie wymienił wszystkich zakładów. Nie, no ale tu pomijając to, ale chodzi, że jak miał być ten powrót o konia, to my też się składali. Oczywiście. No właśnie, bo to jest najsłynniejszy, że wyście zapłacili za tego konia. No nie, może nie do końca. Bo ja tam... tak urosło do rangi, że go ukradliście stamtąd i go... Nie, no ja mogę powiedzieć, jak było, no bo nie powinien w ogóle stąd wyjechać. To była nieudolność działaczy. To już jest następne. I to mogę, to zresztą im mówiłem, bo pamiętam, jak my już wiedzieli z Bartkiem, że Oko nie wróci, bo to była taka sytuacja, Oko miał kartki i nasz wielki trener, pan Łazarek, mówi, Mireczku, pojedziemy, ja ci te kartki załatwię na komisji, że zejmą. A my już wiedzieli z Bartkiem, bo Oko nam powiedział, że tam przyjdzie Kosiński i on napisze, że on chce iść do Legii i się zrzeknie pewnych rzeczy. Nie, bo w Lechu byli pewni, że go nikt nie weźmie. I by go nikt nie wziął, gdyby Okoń się nie zgodził. Bo Okoń, jako jedyny żywiciel rodziny, miał tu gdzieś w straży, czy gdzieś odbywać służbę. Ale on się tego rzekł. Bo jak były talony, czy coś, to nawet mu nie umieli dać talonu. Tylko dostawał inny. Ja się mówię, nazwijmy, kurwa, drewnioki, kurwa. Nie będę mówił już o tych, kurwa, piłkarzach, bo miał oczko u trenera, czy tam u tego. I Okoń. A potem mówią, no nie ma talonu, to my mówimy z Bartkiem, to kupcie na giełdzie i mu on nie ma prawa jazdy. Bo ja mówię, to kupcie na giełdzie i postawcie mu na balkonie ten samochód. Bo na jednym meczu już się spłaci, bo na niego przychodzi 5, czy 7, czy 10 tysięcy ludzi więcej. No przecież trzeba trochę ekonomii. No i tak pojechał z tym Łazarkiem, Łazarek taki mądry się robił i z powrotem bez Okonia wrócił i to, no. A Okoń już tam podpisał i został w Legii. A wy wiedzieliście już, że tak się skończy? My to wiedzieli, bo on nam powiedział, no, że on tam, Kosiński przyjdzie, bo go namawiają. On nie powiedział nam do końca. Ale mówi, namawiają to i ja nie wiedziałem, że on nie wróci już z tym Łazarkiem, i tego. No ale tak było. A jak żeście go wieźli z powrotem? Jak ale to, za czym dojdzie, to jeszcze jest daleka droga. To nie tak, że my zaraz wieźli. No, ale w każdym razie to my wtedy z Bartkiem nawet polecieli na klatkę. Tam jeszcze prezes Zajler gdzieś tam mieszkał na Ratajach czy coś i tam by krzyczeli, jak mogliście go tego, a jeszcze był przepis, że mogli go za grosze, bo Legia Gogła, bo był jakiś przepis, że nie można dać więcej, przykładowo, jak 700 tysięcy, a on był wart parę milionów, a za 700 tysięcy by wiele konia, no to my dostawali gorączki, no. A oni no nie mogli, nie, bo mu nie kupili samochodu, bo ktoś powiedział, kurwa, co, to nie ma samochodu dla mnie, kurwa, no, wciąż nie wiadomo jakby jeździł, ale jeździ dzisiaj samochodem i to. No i poszedł. I trochę między nami się drogi rozeszły, bo my tam trochę wyzywali z Bartkiem i z innymi i on uciekał, on się bał nas, uciekał. I był mecz w Częstochowie, to też uciekał od nas, nie chciał z nami rozmawiać i ten, no. No i... Bał się, ale po jakimś czasie my tam jeździli, bo Bartek dużo jeździł i to, i tam na Legię, na trening i tu, on już tam był troszeczkę dłużej, widział, że to nie wszystko złoto, co się świeci, że jednak tu był inaczej traktowany, a tam to ta Legia, to wszystko, też tam, no najwięcej się kolegował z Kosezowskim, z tym bokserem, nie? No, to z nim się kolegował. No i teraz tak my jeździli, no i w pewnym momencie... Czy wróci do Poznania? No on powiedział, że wróci, ale tam było na 5 lat podpisane, czy coś, nie? Tam to zawodowego, czy coś. Ale szczęście dopisywało dlatego, że trenerem był pan Kazimierz Górski.
światowy, normalny człowiek. Nie oszołom, jak te inne trenery, to tam, jak słyszę, takie trenery, że widzą Lewandowskiego, mówią, że się nie nadaje. No, to o czym my będziemy mówić? I w Lechu było też ileś, już nie przypominam, w każdym mówi, nie nadaje się, a ty za chwilę grał w reprezentacji Polski. No to trener. Dobra, niech będzie sobie. No są, niektórzy są tacy, niektórzy tacy, ale niektórzy więcej mieli bajerów niż tego. No i wtedy ten Okoń i my do tego pana Górskiego to, a tu był taki pan Rędzikowski w Poznaniu, on miał bogaty człowiek na tamte czasy, on buty miał na Półwiejskiej, a był z Łodzi, a potem się przeniósł tu. I on bardzo dobrze znał pana Kazimierza. I oni tu się tu znali, tu Filary, to i on też tam te rozmowy, z każdej strony te rozmowy i pan Kazimierz Górski mówi, ja chcę iść, to z niewolnika nie ma pracownika. No mówi, że my nie będziemy go zmuszać. No. No i już do tego wszystkiego doszło. Oczywiście grał w Legii za darmo, bo Legia chciała te pieniądze, co mu dali, chciała z powrotem. Mhm. Rozumiesz? No. Tam grał te 2-3 lata, nie pamiętam już ile, chcieli te pieniądze z powrotem. No to wygrali, bo nic nie tego. No i tak, częściowo my się złożyli i częściowo klub. Ja wiem, że to było coś 450 tysięcy, czy jakoś, no. Ja wiem, że my z Bartkiem i Luluś daliśmy wtedy najwięcej, ale tam jeszcze inni też dali dużo. To tak, że my nazbierali te pieniądze i resztę dołożył klub, nie? Bo to nie można powiedzieć, że klub nic nie robił, to robił, tylko... Krywaciąże się złożyli. No złożyli się. Oni trochę nam zazdrościli, tam ja już nie będę mówił nazwiskiem kto, bo zazdrościli, bo widział jak my żyli, jakie my ładne narzeczone wozili, no to ich to ten. Bo przecież ja w tamtym czasie, 50 lat temu, no może 45, miałem BMW 730, to były dwie w Poznaniu. No tak słyszałem właśnie. No to ja musiałem na rurę wydrochową, ja już to mówiłem, drut kolczasty. To właśnie legenda z tym drutem. No z drutem to nie, to jest bajer. Ja mówię, no to ja muszę drut kolczasty zakładać na rurę, bo te towary się pchają oknami, drzwiami, nie wiadomo co z tym robić wszystkim, no. Drzwi pan otwierał już, czy się działo? Ale tam wszystko było elegancko, zawsze ładne dziewczyny, zawsze były koło mnie ładne dziewczyny, no to też dlatego się rozwiodłem, no bo żona nie chciała tego tolerować i miała rację, no. Dzisiaj już jest inaczej, trochę tam się... Życie się inaczej. No, ale w każdym razie jeździliśmy na mecze, to była przyjemność sportowa, ale była również zabawowa, bo przeważnie minimum dobę prędzej my jechali i minimum dobę później my jechali, nie? I spaliśmy w najlepszych hotelach, to dzisiaj by mi nie było stać, bo na takie wyjazdy ja bym musiał mieć w miesiącu ze 100 tysięcy złotych, bo najlepsze apartamenty, najlepsze hotele. Pamiętam jak dzisiaj, jak tam na Arkę czy na Lechię i do Sopotu, Gdynia, to zawsze lubiłem spać w tym hotelu, w Grand Hotelu, te krany, to wszystko, no, no. Ten. I raz przyjechałem, a tam był taki, przypuszczam, że to był współpracownik służb, bo to w każdym hotelu rybskim było, ale on mnie znał. Mówi, panie Jurku, no nie ma miejsc czy coś, mamy tylko apartament de Gaulle'a. Ja mówię, to dawaj pan. A ten de Gaulle apartament to wyrobił tak wielkie, akurat byłem sam, bez żadnej partnerki czy tego. Jak się położyłem w tym łóżku, to jak dzieciaszek wyglądałem, bo to takie wielkie, olbrzymie czy tego. No i na te mecze się, to mówię, to wspaniałe, piękne czasy, wszędzie nas przyjmowali, ci koledzy czy coś. Ja pamiętam, no mówię, to bym dużo, na przykład jak my z Bartkiem jechali po Andrzeja Iwana. I on już by grał w Lechu, jak Wisła spadła. I byliśmy tam, nie wiem, czy hotel Krakowia, czy inny. I siedzimy w tych pokojach, chcemy wyjść na mecz, a w kurwa pokoje zamknięte. Bo noc służby pozamykały. O, proszę. No bo wiedzieli, że my przyjechali po Andrzeja Iwana. Aha. A oni powiedzieli, że oni nikogo nie puszczą za karę, bo ich tam wtedy było 5 czy 6 reprezentantów Polski, oni spadli z ligi. Ich posądzali, czy oni sprzedawali mecze. Uważam, że to nieprawda, ale może prawda, ja tego aż do końca nie wiem. No i tak my tego Iwana nie mogli, bo już chciał tu grać. Wie pan, jaka to para? Okoń z jednej strony, Iwan, no to kurwa światowa para. Wiadomo. No. Ale do tańca i do różańca i do... Ale dobrze, do wszystkiego, no ale dobrze, to, ale grali, wie pan, Mirek już miał taki charakter, no. Ale on może jak sobie tam leciutko dziabnął, to nawet może grał lepiej niż nie, bo był bardziej odważny czy coś. No.
I za pół roku tego Ajwena puścili do Górnika Zabrze, nie? Za pół roku. To pamiętam jak dzisiaj. Jeszcze mnie interesuje wątek jeden, bo no, ja proszę. O tym wątku czytałem. Ja tu mam szereg pytań, ale no. Wolę panu nie przerywać, bo jak no pan dobrze, mówi, to idealnie no, idzie no, dobrze. I widzowie też wolą, żeby tutaj no, pewnie pan wiem. Opowiadał. Ja mogę odpowiedzieć tylko 10%, bo reszty się nie da. No. Są też historie, których nie można i nie wypada. No niektóre tak, bo no. Nie chcę tam wrogów robić czy co, bo to było wesoło, fajnie bawili, mi się każdy akceptował, nikt nie jest bez święty czy no coś. Tak, no oczywiście, no. Nie oszukujmy się, ale wie pan, który wątek mnie interesuje? Obecnego selekcjonera Jerzego Brzęczka, bo też go sprowadzaliście. Tak. Tylko to już było do Olimpii, nie? To już było do Olimpii, no tak, no to bym musiał powiedzieć, jak ja się znalazłem w Olimpii. To dobra, to skończmy jednak ten wątek Lecha, bo ja tu mówię, no. Że Olimpia to pan już miał trochę na własną rękę działania. To już tam było. A Lech Poznań był pan tutaj jako sympatyk. Całe życie tam był Lech Poznań i to, a Olimpia wyszła dlatego, bo mnie nie szanowali w Lechu, no z takim tym, a dzięki Bolkowi Krzyżostoniakowi, który moim wielkim przyjacielem i to zaraz dojdziemy do tego, ale będąc jeszcze tu przy Lechu, no przez taki mecz, jak jechaliśmy do Wisły Kraków i tam przegraliśmy 6-0, wtedy nas działacze wzięli do Salonki, ale to nas, nie wiem czy to Zajler nas wziął, czy kto, ja jeszcze jedną historię powiem no. Tutaj. Ach, nawet nie, bo już się kurwę trzęsę, ale... Proszę bardzo, tu widzowie tylko czekają. Na nie. ale teraz jak my przegrali 6-0, no to nie będę kopał już tych, no czy tam Łazarek zaraz, że sprzedali mecze, że to, że tamto, to tam bajery, że sprzedali tam, no, pretensje do piłkarzy. I tak biedny Adamiec wyjechał, zostawił mieszkanie, bo się wkurzył. Za chwilę przyszedł Jezierski, by to wszystko wybaczył. No ale niestety, nie chcę też tych historii już opowiadać, bo to za długo by trwało. Ale chcę taką ten. Lech był mecz tu z tym Bilbao, nie? I Lech wygrał ten mecz chyba 2-0, nie? Ja chcę dobrze przyjąć. I był wyjazd do Bilbao. I ja byłem pewien, że chociaż będzie jedno miejsce, to mi zaproponują. To tu powiem, tu się Hirary nie chowaj, bo tu powiem o tobie, misiu, mimo że cię szanuję. Mówię, jedno miejsce. Do mnie przyszedł szwagier, mówi, słuchaj, bo organizuje również tam turysta czy coś. Mówi, ja tam znam, mogę ci dać. Ja mówię, nie, tu będzie jedno miejsce, to ja pojadę, a kto pojedzie? Przecież ja nie chcę za darmo jechać, tak jak oni wszyscy się pali, ci działacze, bo ja chcę zapłacić. No co się okazało? Nabrali tam, to Miecia tego, ten Hilary nabrał, to tego. Jak Zajlerowi tak powiedziałem, mówię, no jak to Bogdan? To się za głowę chwycił, mówi, jak to, ty nie jedziesz i tego, no. A miałem już jeszcze takie numery, już też nie chcę tych działaczy po nazwisku, jak jestem na płycie i tam pierwszy sekretarz szedł, to on mówi, odejdź ode mnie, bo jesteś prywaciorzem, to wiesz lepiej, żeby nie było. Nie no. Może widnieć. No, ja mówię, dobra, już, żebyś czasami się nie wykręcił. No, i mówię, to mnie na taki mecz ten... Ale pojechał pan w końcu sam? Ja pojechałem. Pojechałem. Luluś też nie był? Byliście razem, czy jak pojechaliście? Chyba, ja już nie pamiętam, bo z Lulusiem też byłem na jakiś meczach. On też opowiadał o tym Bilbao, że to tam był wyjazd, balety były też niezłe. No były balety były takie, że ten, no, Budka, Stasiu Budka z żoną, jak się położyli do łóżka, to wyro się załamało, nie? No bo oni ważyli, no nie wiem, może razem 300 kilo czy coś i ten wyro się złamało. A jeszcze pamiętam taki numer, jak my już rano wracali, ta jego żona się tam ładnie prezentowała, bo to może przy kości, ale ładnie, wszystkie kształty kobiece, co to trzeba. No. I ona tam gdzieś szła, a tam z nocy chyba wracał jakiś ten Hiszpan i podjeżdżał pod nią samochodem. Stasiu leciał, żeby się przewrócił. Kurde, to no. No było wesoło, no. A wy tam pograndziliście też mocno? No było tam, no Luluś, to też Luluś wsiadł i wysiadał, to on już był w zanurzeniu, jeszcze tam ten Tapczan czy inni. No, nie, no to tam jak oni jechali, to tam cały czas było na dopingu, nie? No bo ja powiem tak, ja raczej nie piłem wódki. Ja wódkę zacząłem pić, jak miałem, można powiedzieć, 40 lat. Naprawdę? Tak. To czym pan raczył się? Ja nie piłem. Mnie więcej interesowały inne rzeczy. Sport i narzeczone ładne. No i na to się czaiłem, nie tam na wódkę.
Ale wszędzie, gdzie byłem, musiałem dopłacać do rachunku i to. Bo mi nawet na głowę wylewali, bo ja się niestety z takimi wychowywałem. Może pan nie pił, ale składać się trzeba było. No ale jak? No rachunek był, to będę płacił. Co on będzie odliczył, że nie piłem, bo nie chciałem, ale nikt nie powiedział, że mi nie wolno. I dopiero pan Kazimierz Górski do mnie powiedział tak. Jureczku, co to za działacz, co nie pije? No jak pan Kazimierz Górski, taka osobistość, szlachetny człowiek, tu powtarzam, szlachetny, niech się uczą od niego. To był kryształ człowiek, pod każdym względem. No, słowa nie wiem, lwowiak. Jeszcze przed śmiercią był u mego taty, też lwowiaka. Za rękę jeszcze mego tatek chwycił to, bo ten tata później umarł. No i tego. Jak on do mnie tak powiedział, to ja czasami już się zacząłem lekko pociągać. I patrzę w tej wódce, świat piękny, kolorowy. Ja mówię, jak ja się dobrze czuję. Kaca nic nie mam. Pięknie tu się wygląda i wszystkie narzeczone mi się podobają. No mówię, ile ja straciłem w życiu, że ja dopiero teraz zacząłem pić. No i potem jeszcze piłem. No to do dzisiaj, ale to w normie i w dobrym towarzystwie. No tak. Piję z tym, kogo lubię. A jak kogoś nie lubię, to nie będę pił, aby się napić. No bo to tam w ogóle nie wchodzi w rachubę. No. Dla towarzystwa. No i co? I wtedy pokłóciliście się z Lechem jako tako wasze rodowie się rozeszły wtedy? To był taki moment po tym Bilbao? Nie, po Bilbao nie. Jeszcze to było jeszcze miłość trwała. Po mistrzu Polski, co my tu zdobyli i na Śląsku Wrocław chyba te trzy mecze. Po Wiśle, po Wiśle Kraków zostało tam 6 punktów, bo to chyba wtedy jeszcze 2 punkty były, mi się wydaje. I 3 mecze i już Łazarek wiedział, że my nie zdobędziemy. I robił kurwa ferment, a sprzedał, a zestrał się, a jeszcze nie wiadomo co. No. No niestety te mecze się udało wygrać. Z GKS-em 1-0, z Górnikiem i z Sząbierkami. No i te 3 mecze my wygrali. No to już wygraliśmy. No. I Łazarek zdobył tytuł i był wielki trener, największy na białym koniu, na zielonym czy coś. Dobra. A to jeszcze nie żyli jakoś dobrze z tym Łazarkiem. Co? Coś te wasze drogi z Łazarkiem się w ogóle nie... Nie, z początku było bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze, bo on tu przyjechał, to my mu tam jeszcze, ja mu tam jechał, pamiętam, do Gdyni, to on tam miał malucha, tam biedoczek z Zawiszy, Bydgoszcz, no to my mu dawali, tam Bartek nawet tam jakiś ten, żeby tam coś może załatwić. To było wszystko okej. Okay. No ale nie wiem dlaczego, bo on potrafił tak sobie zjednać redaktorów wszystko, a potem sobie ich zatracić. Jak już miał Warszawkę, to już tych w Poznaniu też miał. I bardzo źle robił, bo Bayerem to był mistrzem. Bo kiedyś mi otworzył oczy, taki był turniej zimowy czy coś w Łodzi. I potem, nie wiem, tam pod koniem czy coś, była ta kolacja wspólna, już nie pamiętam, czy ŁKS, czy Widzew, czy coś, Jezierski. Jezierski mówi tak do Łazarka, mówi Wojtuś, jak ja bym miał taki bajer jak ty, to ja bym chodził w złotej koronie. A ja tak z Bartkiem słucham, mówię, kurwa, co on pierdoli. A on tu jednak miał rację, jak my później w życiu przekonali się, to no. I potem Ale co pan ma przecież gadane tak, że tu nie było żadnego problemu? Co, Łazarek jeszcze lepiej, czy...? No lepiej tam może trochę, tam pasztetowa i to i tego, ale najlepiej jak było te bale sportowca i to, to my już byli wkurzeni, nie, tam trochę, no. I on tam na mnie Ślipek, na Bartka tam też, tam jakoś to, no. A my mu mówili, jak życzenia składali czy coś, że taki zespół, ja już tam nie pamiętam, ale taki zespół jak on ma, to może ten jego pies siedzieć na ławce i też poprowadzi to, no. Bo nawet znamy takie, to trochę taką ciekawostkę powiem. Trener Apostel był młodzieży, juniorów czy coś. I tam grał syn Łazarka, Grzesiu. Fajny, grzeczny chłopak. No świętej pamięci już, no szkoda, bo on tam zmarł wcześniej i tego, no. No on tam grał. I tam grał Wraga. Tam jeszcze z 3 czy 4 reprezentantów Polski. Ja pamiętam, że jak oni przyjechali, to my z Bartkiem z lotniska i już tu do Szczecinka i wszyscy myśleli, że my ich mamy. A przecież ten był tak mądry prezes, bo to był mądry prezes. No takiego nam brakowało. Jak był ten Widzewie, no jak on się nazywał? Żmuda nie. Nie, Żmuda nie. Nie trener, tylko prezes. A prezes.
Oj, to nie przypomnę. No jak, no, ten tam szef, bo do takich tam łysawy, to wspaniały człowiek, też mądry człowiek, dlatego widzę, miał takie wyniki, bo on ich przewyższał, tam tych naszych prezesów to, tylko nie pasowało im ci prywaciarze z Poznania, bo na Legii też, tam był taki generał, Sobolewski nie był? Sobolewski, no. I on już przed wyjazdem podpisał z nimi umowy. Więc my 3-4 dni się nimi cieszyli, poszpanowali my trochę po Szczeszynku i potem oni już musieli jechać, bo mieli umowy podpisane i co. Ale wy piękną bajerkę wkręcaliście, jak przyjeżdżał ktokolwiek, to ich gościliście jak... Ale gościliśmy, tam, no to u nas nie było, wszyscy, no. A czasami nawet moi koledzy na przykład zimą jechali do Karpacza. I tam były jakieś drużyny, tam, czy ŁKS, czy inni. No to oni też już, kurde, się przyjaźń robiła. Mówi, no jak, Jurka, Bartka, znamy to. No mówi, to i już pasowało. No a jak jeździliście właśnie gdzie indziej, to już was tak gościli? Jak ale gościli, na tak? Wszędzie. Czyli wszędzie tak było. Ale wszędzie my mieli tam, wszędzie najlepsi piłkarze byli z nami. Przecież ja mam zdjęcie, tam panu pokażę, na przykład na kadrze, to Bońki i Smolarki, to się tu pchali, żeby zdjęcie tu koło mnie robić i oni tutaj, bo to była starczyzna i oni, no oni rozdawali karty, no Boniek, Smolarek, Dziuba, Młynarz i Paweł Janas chyba, no to była piątka, podstawowi zawodnicy ten. Okoń jeszcze miał pecha, że Włodzio Smolarek, również mój przyjaciel, nie tylko kolega, bo on, ja tam byłem, jeździłem tam do niego, bo on w Aleksandrowie, jak ja do Konstantynowa jechałem, to ja mogę powiedzieć tak, jak Okoń grał i była piłka, Okoń tu był, to jak tu leciał ślizgiem, to Okoń tak skakał, a jak Smolarz grał i tu była piłka i ten szedł ślizgiem, to Smolarz jeszcze tu nogę wkładał, że on po jego Achillesach, a on z tą piłą zapierdalał to, no. On szedł jak wyjechał, tam, on tam się nie tego, no, tu była różnica, no, bo ten, bo to, no, trudne było, bo to było dwóch wspaniałych piłkarzy, no, to muszę powiedzieć. Okoń inny typ był piłki, Smolarz inny typ, no, i nie wiem, co tam mówiłem, już zapomniałem. Nie, no, kończyliśmy na tym, bo przeszliśmy strasznie dużo. No dużo, bo ja tak przeskakuję, no bo jak ja bym wszystko mówił, to bym tu 3 dni, by musieli flaszkę łyżki wyciągnąć i sobie... To my chyba po prostu zrobimy kiedyś taki cykl w ogóle. Nie, ja powiem, książki chcieli ze mną pisać, ale mi się nie chce tego. Nie. Stasiu Garczarczyk już, bo stale jeździł ze mną na mecze, kiedyś Stasiu Garczarczyk. I pamiętam, na Górniku Zabrze, ten taki finałowy mecz, to dzień prędzej pojechali Olboje Lecha i myśmy grali tam z tymi Olbojami, nie? Potem była wspólna kolacja już przed meczem głównym na drugi dzień. No, i on zawsze mówił, Jurek, napiszemy to i tego, on tam mi pasował, bo on z góry już miał napisane sprawozdanie, tylko wynik wkładał i pasowało, no. I napisał wtedy tak, król kibiców Lecha strzelił decydującą bramkę. Bo to było tak, w meczu było 2-2 i potem były rzuty karne. W rzutach karnych było 3-3 i potem do skutku. Ja wiem, że tam 6. czy 7. ja strzeliłem, a tamten nie strzelił. No. I tak szczęśliwie. No i już miał tytuł, już ładnie pisał. Mówi, już przed dzień Mistrzostwa Polski, co miał być mecz z Górnikiem, król kibiców Lecha strzelił złotą bramkę. Ale jak to się stało, że król kibiców strzelił właśnie? No bo mnie nazywali królem kibiców. Nie, ale czemu, jak to się stało, że pan strzelił bramkę wtedy? No bo ja grałem przecież w Olbojach Lecha. W Olbojach, no przecież ja z Bartkiem to w tych Olbojach oni nas brali. Ile pan miał lat wtedy, no, jak pan grał w tych Olbojach? No w tych Olbojach może miałem 35, 40 może. No w każdym bądź razie my mieli 3 razy mistrza Polski. Ja grałem w tej drużynie Lecha. To jest mocno na Olimpią czy coś. A tam grał Górnik Zabrze, tam grał Zagłębie Sosnowiec, Wisła Kraków. To było po mistrzostwach w Hiszpanii. Piechniczek dostawał w Byczynie zawsze klucze. I on był gospodarzem tego miasta. No i tam te mecze się odbywały, tych Olboi. No i tam jest z tymi znów starymi. No nie, no to nie ma. To piłka to jest moje życie, to jest moja historia i to są moi znajomi. Piękna historia. Ja mogę powiedzieć, że prezes Boniek był najmądrzejszy. I do dzisiaj jest mądry. I mam do niego za to szacunek. Bo on, mimo że był 10 lat mi mądrzy, on mi niektóre rzeczy powiedział. Że to się wszystko sprawdziło. Ale powiem takie anegdoty, bo to mogę powiedzieć. Był mecz Polska-Związek Radziecki.
Ja byłem w Chorzowie. W Chorzowie miał być ten mecz i tam byłem z nimi, tam w tym hotelu przed meczem. Przyjechał pułkownik Celak, się chyba nazywał, on był chyba wiceprezesem w PZPN-ie. I w pewnym momencie oni w Kierki grali. I on mówi do Zbyszka, mówi: Zbyszek, a możesz mi powiedzieć, jaki jutro będzie wynik? A Zbyszek mówi: panie prezesie, ja panu powiem. Jak są derby Łodzi, to nieważne, kto wygra, bo punkty będą w domu. Tak trzeba odpowiedzieć ładnie, inteligentnie, bo punkty będą w domu. Czy Polska wygra, czy Związek Radziecki, to punkty będą w domu. No bo gdzie będą, no. No ciekawa odpowiedź. Ale ciekawa, i on tam dużo rzeczy. Ale on... no prezes Boniek jakby ma swoich zwolenników. Ma no bo mu zazdroszą. Ja się cieszę, że prezes Boniek, bo on wszystko wiedział. On wiedział, kogo wyczyścić. Te mafie, co tam były, co się, które tam koło tego PZPN-u, to wszystko. No przecież gdzie? Jak niedługo by był prezesem tam taki łysy ten, no to skąd on cię wziął? No okazało się, że biletami handlował tam gdzieś czy coś. Kazimierz Greń. No Greń, no i tacy by byli prezesami. I przedtem też były różne rzeczy, bo w pewnym momencie trenerem kadry powinien być Wójcik. Było takie, on zdobył z tą drużyną srebrny medal, tak, i tak. Trzeba było przełożyć. Ale Wójcika to się w Warszawie bali, bo on się kula tam nikogo, on się nikogo nie pękał, i on tylko nie Wójcik, to tamto. A jeszcze powiem panu, że Okon by grał jako pierwszy, bo Okon grał u trenera taki, który zginął w Australii. On grał u niego w młodzieżówce, on mu mecze wygrywał, kurde, z Niemcami, potrafił piłkę wziąć od szesnastki, przyjechać i pierdolić. Jak on się nazywał ten, na Z jakoś, czy to, no nie wiem. O, ten, to ja nie wiem. No widzisz, no to nieprzygotowany jest. Aż takiej wiedzy nie mam. No, ale... Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, nie? No to napiszcie, na pewno wiedzą, bo mi tam gdzieś ucieka, bo już zawsze się stary dziad. No, i gdyby ten trener żył, bo on miał kadrę wziąć, ale pojechał do Australii i tam miał wypadek, samochód, coś się na pustyni przewrócił czy coś i zginął. I tak trenerem został Antek Piechniczek, bo tak by nie był Antek Piechniczek, tylko on był, no nie pamiętam, nie chcę sobie zakręcać w głowie, no. I mówię, gdyby on był, to Okoń by grał pierwsze skrzypce, no a potem już ta nowa ekipa... Przeminęło. No ale dobra, to ja musimy... Przecież jak Bolek bo to też historie, jakby, tu przyjechali Necer czy coś, to my ich gościli, my, prywaciorze, bo gdzie tam, oni tam, no, albo mistrza, Puchar Polski my zdobywali na Legii i tam taki Nowotel był, to my już salę zarezerwowali to i tego. No i potem tam przychodzą, no, prezesi Lecha mówią: Jurek, to odstąpcie nam tą salę, bo tu nic nie mamy zarezerwowane, to no my im odstąpili, no. Bo my przewidywali, a oni dopiero na gorąco chcieli. No. Inaczej powiem. Tam, gdzie oni szli, to my już dawno wrócili. No, to tak wygląda. Wyprzedzaliście wszystkich okresów. Ale oczywiście, no, to co tam, no, to było inne życie. My inaczej się obracali. Wiadomo, musiałeś dużo liczyć na siebie, bo ci nikt prywaciarzem to byłeś, to stale byłeś szkalowany, czy to, czy tamto, czy zramto. No. Wiem, do którego wątku musimy wrócić, bo rozpoczęliśmy dużo, ale mieliśmy zakończyć wątek tego Lecha, właśnie jak to się wreszcie skończyło, bo wasze drogi się wreszcie tam... I Lecha się skończyło tak, to powiem tak, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, tuszą bierkami, i byliśmy pewni, że Hilary zmieni Łazarka. W glorii wygrał, podziękować mu, kwiaty, wszystko okej. Okay. A tu się okazało, że Hilary się z nim codziennie spotyka. Tam u siebie w domu, tam na osiedlu Czecha czy gdzieś. Kawkę sobie piją i pierdolą pierdoły. I pierdolą na takich ludzi jak ja, jak Bartek. No bo im są niewygodni. Bo widzi pan, w życiu to jest tak jak nawet w biznesie coś. Jak ja jestem dzisiaj bogaty, a byłem jakiś golas. I teraz jest przyjęcie, bankiet. To mi nie pasuje, jak ktoś mnie zna. Jak ja byłem golas, bo ja w tym towarzystwie, że co to nie ja. I to było podobnie, no Łazarek też tam tu przyszedł, tu to, tutaj tego. My mu dużo tam też pomogli, nie powiem, że tam on nie ma żadnych zasług, bo też ma, nie będę mu tego odbierał. No i co się stało? A jak się w kadrze znalazł? A w kadrze się znalazł, bo Hilary jechał do Warszawy i on tam
a miał tam przełożenia, bo już tam działał w tym, i on Łazarka zaproponował. I już miał ciężko też Łazarek, bo tam byli piłkarze, grali mu w kadrze, tacy właśnie jak Smolarek, a oni wiedzieli, jakie my mieli stosunki i co nam mogli zawdzięczyć, bo piłkarze wiedzieli. No i jak na tej kadrze, to oni też się z niego mówią, a to, a tamto. I on sobie tak nie mógł poradzić, tak sobie powiedzieć, co chciał. No, dlatego lubią młodych. On w Lechu też lubią młodych. Dlatego on Jakubczaka wykończył. Bo ja to pamiętam. W Pogoni Szczecin był mecz pucharowy. I wiesz, kolego, co on zrobił? Gdzie Jakubczaka wystawił? No. Na lewej pomocy. Przecież Jakubczak nie lubił biegać. I potem mówił, no widzicie, no on w ogóle nie ma siły, on nie biega to i tamto. Bo bał się, bo Roman był wtedy za mądry, żeby go tam ustawiać. To on taki, o młodych, to tam jak Łukasik, jak Kofner, jak inni. Mógł im powiedzieć, co chciał. A to tam im pierdolił, tam bajery i oni tam łykali jak małpaki. No to jest normalne zresztą. No to. No i teraz, jak my zdobyli ten tytuł, była taka sytuacja. Jadę z Bartkiem, bo miało być taki jakiś mecz, festyn taki, nie? Z tego tytułu, to redaktorzy, stroży i to. No jedziemy i nas nie chcą wpuścić na stadion. A my mówimy, co jest? On mówi, no nie, no zabronili nas was wpuścić, bo... A kto zabronił? Zarząd. Ja mówię, nie zarząd, tylko daj mi nazwisko, kto zadzwonił. Nie powiedzieli nazwiska, ale my już wiedzieli. Że oni się, i Łazar już mu Hilary powiedział, że my chcieli jego zmiany. I on wtedy ten. I taka sytuacja nastąpiła, że do mnie zadzwonił Bolesław Krzyżostania. I mówi do mnie tak: Jureczku, czy byś ze mną chciał w piłce pracować w Olimpii? Ja mówię, no Boleś, no w Olimpii, no ten klub tam, wiesz, jak... On mówi, nie w klubie, nie w milicja, tylko ze mną. Ja nie mogłem mu odmówić, bo on mi bardzo dużo rzeczy po prostu załatwił w biznesie. Mhm. Bardzo dużo. To, że mi się biznes kręcił, to jest jego zasługa. Ten. Jak on mi to powiedział, poszedłem do tej Olimpii. I mogę tylko powiedzieć, że tam byłem szanowany jako działacz, a tu to cię traktowali jak powietrze, bo mieli kompleks. Bo oni mieli kompleks, no. A tam szanowali mnie. I działaczy, tam nie patrzał, kurde, ktoś zarobić to, bo tak jak był ten szef, on był szef wywiadu, pan Franciszek Szych, wspaniały człowiek, go interesowało tylko wyniki, tylko to, on się z tego najwięcej cieszył, on nie musiał tam nic tam brać, skromny, bo on mieszkał niedaleko komendy, ale pieszo szedł do pracy, nie, że trzy BM-ki podjeżdżają czy coś. To był naprawdę skromny, porządny człowiek, uczciwy i brakuje takich ludzi tam na przykład dzisiaj to. I oni mnie szanowali, dawali mi różne ten. Ja jechałem do Warszawy na zjazd czy coś, no. A w Lechu gdzie tam bym pojechał na zjazd? To by mnie tam puścił na zjazd. I dlatego tam miałem pewne wywiady. I tam mogłem Dziurowiczowi w oczy powiedzieć, no. Jak on się zachowuje, jak on kręci, tylko patrzy, że okręgi, bo okręgi miały więcej głosów niż ten. No i tak to po prostu wyglądało. I tak się znalazłem w Olimpii, czego w ogóle nie żałuję, bo miałem szacunek. Bartek też się chciał wbić do Olimpii, do Bolka podjeżdżał, tam niby tu ze mnie się śmiał, ale podjeżdżał do Bolka to, tylko Bolek go nie chciał wziąć. No, pod dom mówi, Boleczku, jak tam coś tego? No i tak, ale za Lechem byłem, jestem i będę. No, ale tu spędziłem te wspaniałe chwile i byłem doceniony jako działacz. No, tu przez Olimpię zostałem wiceprezesem w Lechii Gdańsk, bo to też jest do opowiadania wszystkiego. No właśnie, zaraz przejdziemy do tego. No przechuj, sekunda. Do czego uważasz? Powiem tak. Spotykam pana prezesa Zajdlera z brata Tadzia, pilota, w Krzesinach latał na samolotach. I on mi przypomina, ja to w ogóle nie pamiętam. On mówi, Jurek, pamiętasz jak na Widzew mi jechali i ty mnie wziąłeś? Ja mówię, no i co? No mówi, jak ty się elegancko zachowałeś, jaką ty zawsze klasę miałeś. Mówi, byliśmy w Widzewie, no ale tam kolejarz nie wiem, czy wygrał, czy nie wygrał i my zaraz do tego Grandu. Bo tam my balowali więcej niż tam ci z UK, z Widzewa, bo tam nawet przychodzili nawet piłkarze z Widzewa i tam my siedzieli, czy to. Muzyka ładnie grała, to wszystko. I on mówi, Jurek,
Ja rano o 6 powinien być w jednostce. A mi się już nie chciało jechać. To wyciągłem pieniądze, zawołałem taksówkę, mówię tu i on mi to powiedział. Mówię, jakie to było eleganckie, kurde, powiedziałeś, dobra, powiedziałem, masz, no tam mówił pilotem, nie zarabiał wielkich pieniędzy, no, no może nie mało, ale nie tego, no i jakie to są anegdoty, ile mi takich rzeczy ludzie przypominają, no i ile ja bym o Dziurowiczu mówił, bo obojętnie co, to on nas z Bolkiem bardzo szanował, jak my na Ceglaną jechali czy coś, to nawet apartament dawał, jak przyjechał w nocy po tych objazdach swoich, jak to się mówi, kampanii, no bo to stale jeździł, kierowcę rano brał, poloneza miał, kierowcę brał i już jeździł po okręgach. No i tam sobie to, i te okręgi były za nią, bo jak on na mężu ich brał za darmo, grochówkę im dał, ja to tam w niektórych wywiadach mówię, no jak, oni tam, bo przy... Was gościł, abyście mówili na niego cały czas ten... Nie, on nas gościł, ale on się brał Bolka, bo Bolek miał dużą przebicie i to. I tak się go bał, że jak przychodziło do wyborów, to on, to tak jakby Bolka okradli, a Bolka zawiesili. No, pokrzywdzonego zawiesili, żeby on nie brał udziału w wyborach. No i tak było. To trochę tego, bo Bolek gdyby poczekał, to by został prezesem, bo Dziura by nie dociągnął, bo był schorowany, bo biedoczek miał tam to, tą cukrzycę, nie? Przecież on się w grobie przewraca, bo tych synów pamiętam, miał wyrośniętych, ale jeszcze mieli po 16-17 lat, a potem oni ten przejął GKS to i tam się zaczęły te awantury. No i od Piotra Dziurowicza. No się zaczęło, no bo tam go nagrali na różne rzeczy i on już zaczął. To mówię, to ten ojciec się w grobie przewraca, bo on tak to wszystko tego, no ale takie są koleje losu. A z kim, jakbym miał zapytać, jakby pan pamiętał, z kim najlepiej wam się balowało, jak przyjeżdżało, jakie drużyny najlepiej wam się balowało, albo z kim i jakie pan pamięta najbardziej, takie najmocniejsze balety, jak byliście, że po prostu... No najmocniejsze nie będę mówił, no ja... bo ja to może... No bo najmocniej, ja mogę powiedzieć jak tak, jak my ściągli Józia Adamca, Lech ściągnął. Także no. Się całe miasto bawiło. Ale moja koleżanka jechała po niego, moim polonezem. I tam zajechała, tam go nie było, to oni mówili, że jest na Geburszczach czy coś, na jakichś urodzinach. I ona go przywiozła do Poznania i zaraz do Poloneza. Jak go do Poloneza miał pokój, a my mu zaraz dwie narzeczone do góry wysłali, to on zleciał na bar, wrubnął dwie sety i poleciał. Mówi, Jezus, co tu jest za świat, to jest inne życie i to już był zadowolony, już był przywitany ładnie i tego, no. A to dobry chłopak, porządny, uczciwy, to go Łazar wpieprzył i on nie sprzedał mieszkania, bo mógł sprzedać, bo miał piękne mieszkanie, tylko tak był załamany tym, co go porządzał, a ta żona tam trochę w Niemczech miała układy i on biedok wyjechał. Tam rzekomo jest jakiś masażystą, czy coś, trudno mi powiedzieć. Ale oni z Okoniem to była para nieodzowna, bo ja, Bartek też nie pił wódki. I teraz jak nawet my tam gdzieś szli, to my pilnowali, żeby oni nie pili, nie tamten. To Okoń gdzieś tam sobie z Pepsi czymś tam zrobił, czy coś, no zawsze tam lekko ten. Raz tam coś było, to Bartek mówi, to kurwa wypiję za niego, ale chociaż kawał chłopa był, a on wypił trzy i zasnął. Bo on już kurwa, to nieprzyzwyczajony do tej gorzoły. No. I ten, no, ale oni to, no... I to były takie wtedy, po tym jak go sprowadziliście, to były najmocniejsze takie imprezy? Nie, tam takich imprez, to tam, ja bym mógł tych imprez, to tam na okrągło było, no przecież... Nie wiem tam, o której mówić, o której co mówić, no, no, a no... A jak, z którą drużyną, jak przyjeżdżała, to najbardziej... My mieli bardzo dobre stosunki, my mieli tak, bardzo dobre. Z Widzewem, z Legią. No tak, no przecież kurwa, ja nie jestem oszołomą, no to tam byli ludzie... Nie, ale tam... wie pan, mówi pan dzisiaj o tym, gdzie kibice pewnie myślą, jak to możliwe, żeby... No jak to możliwe, przecież tam są ludzie, to tam grali no, ja wiem, w skadrze, tylko to jest a ciekawe. Oni tam, oni mówią, to ja zaraz powiem też o pewnych rzeczach jeszcze. Z Wisłą Kraków, z Górnikiem Zabrze, Śląskiem Wrocław, no, Śląskiem, czy sam Władek Żmuda grał, tam grał Król, tam Prusik, czy coś, o czym, no. No mieliśmy z tymi klubami poukładane, a zwłaszcza ci, co w Kandrze, bo my jechali na Kandrze, Ruch Chorzów, no. To była czołówka.
No, Buncolek, pamiętam, jak był wystraszony, z boku tak chodził, bo to jeszcze, jak był młody piłkarz, no to mówimy, bo my go chcieli kiedyś do kolejarza, a on nawet nie chciał rozmawiać z nami, nie? Mówi, kurwa, Bartek mówi, weź, no, mów tu coś nagadamy, żeby to, kurwa, bał się, uciekał, kurwa, no. To miał wtedy 22 lata, czy coś. No, ale... Co tak jeszcze chciałem, bo coś miałem... O tych kibicach, bo powiem tak. Cofnę się mocno do tyłu. Był taki moment, że Lechowi groził spadek. I też, ja tu mogę już pomylić, były gdzieś 3 mecze do końca. I oprócz tego, że Lech powinien tam gdzieś wygrać na wyjeździe i u siebie może, to jeszcze musiała Arka wygrać. Bo ta przyjaźń od tego się zaczęła. Może nie kibice wiedzą od czego. Arka. Od tego, że w Arce tu grał Justek, świętej pamięci, wspaniały chłopak, nie wiem jak on zmarł, bo to okaz zdrowia, a tam grał Boguszewicz i to byli szwagrowie. No i to tak po koleżeńsku to wszystko to, że ta Arka musiała wygrać tam mecz u siebie z kimś i my musieli u siebie, żeby przejść tam, już nie pamiętam, czy to ty chyba, czy coś, tego nie pamiętam. I od tego ta przyjaźń Arki i Lecha się zaczęła. Od tego momentu, no to nie wiem, czy to jest 50 lat, czy 45, no, ale to tylko mogę powiedzieć, że od tego momentu ta przyjaźń się po prostu, bo tu dwóch szwagrów grało to, no. Tak jak było dwóch szwagrów tych, nie? Mowlik i Topolski, nie? No. I na tym pucharze Mowlikowi, nie, czy Topolski strzelił z wolnego bramę, czy coś, czy tego, no już tam nie pamiętam. No to my przegrali ten puchar, no co Szpakowskiego tam kopli w głowę i tu, no. No. Tam była klęska, tam były nawet wojny, tam mówią, że nawet ktoś zginął, nie wiem, czy to prawda, czy nie. No, ale... A propos dziennikarzy, no bo dziennikarzy... bywał u pana Paweł Zarzeczny, a to jest taka postać, która w internecie, i nie tylko w internecie, ale w internecie po tym jak zmarł, on sobie przepowiedział, że docenicie mnie dopiero jak umrę i faktycznie no wszyscy teraz jak patrzą, to brakuje takiej osobistości, że był też... No to był wielki kozak, lubiał wódeczkę i on dlatego zmarł. Ja sobie nie mogę wybaczyć, bo on tu jechał do Poznania na jakiś wywiad i on do mnie dzwonił i chciał, żebym ja przyszedł. Ja mówię, nie pasuje mi teraz to. Mówię, on tak... był tydzień wcześniej, bo wie pan, ja się z nim umówiłem na wywiad. No. On mówi, w ten weekend nie przyjeżdżaj, bo ja sobie odpocznę. I przyjedziesz po weekendzie, się umówimy. I on zmarł w ten weekend. I on tydzień wcześniej był w Poznaniu. No więc właśnie. No. I on do mnie dzwonił, nie wiem, czy on czuł. Nie wiem. No. Mi go tak żal, bo my byliśmy tacy przyjaciele na te, przecież on pięknie się tu bawił, przystojny chłopak był. No jeździli my wszędzie na te mecze. Oni tylko chcieli mecze pisać tu w Lechu. A to był legionista i to... No tak. A tak mądry i tak inteligentny, tak, że on i wszystko... On mi powiedział, ja oglądałem te programy, bo on był w tym, no jak ten program się nazywa? On był w Kanal Plus, był w Orange Sport, był i miał swój one man show taki. Nie, ale on miał właśnie w tym, no jest ten kanał, o 9:30 zawsze miał. Hate Park taki był. Nie, ale jaka to stacja? Na Orange Sport był. Nie, to nie, to on miał już to tam trochę tak z pisem ta stacja, kurde, nie wiem. Aha, wiem, no było super stacja, coś w tym stylu mogło być? Super, no coś... Ja nie znam, bo tego nie oglądałem, przyznam szczerze. No ale jest ta stacja do dzisiaj, takiego, ona tak, jest do dzisiaj. Prawicowa stacja. No, ona jest do dzisiaj, ale on miał swój program, on tam ładnie umiał powiedzieć, bo on tam może był nawet prawicowy, ale on wiedział gdzie, co, jak, tak, duża tak. Klasa. I pamiętam, bo to jest tam historia, bo to taki tam Bobo... Hrabia, tam wszyscy go znali w Warszawie, jak my jeździli na Legię, na to, on tam przyjmował w domu tam i Szowińska, i Olbryski, i tam inni. Był bardzo szanowany. No ale tak na końcu doszło, że potem pogrzeb miał taki państwowy, tam gdzieś za Warszawą. I tam spotkałem ostatni raz się z Zarzecznym. Na tym pogrzebie. Ładnie przemówił, był tam tego. No i potem poszliśmy do takiej tam restauracji, nie wiem gdzie, gdzieś też pod Warszawą. On mówił, Jurek, chodź ci coś pokażę. Nie myśl, że wszystko przepiłem. I pokazał mi tam jego dom, gdzieś tam kawałek, jakieś 200 metrów, pięknie położony, wśród drzew czy coś, nie wiem jaka tam miejscowość. No, mówi, wszystkiego nie przepiłem, trochę się uczyłem od ciebie i ten, no. I on zawsze, oni napisali książkę. 10 najbogatszych chyba piłkarzy. I ja miałem taką dedykację, tę książkę gdzieś tego. Jureczku, gdyby nie twoja wiedza, ta książka by się nigdy nie ukazała. Razem mi z tym, no bo on tak się kolegował wtedy blisko
No mówiłem już. Nie z Atlasem, Atlas to jest inna. No widzisz, tak pamiętam, a cały czas... Ja sobie przypomnę. No nie, przecież nawet z nim rozmawiałem dwa dni temu. No kurwa, ten łeb już mam tak... Kurze, no nie wiem. No razem z nim przyjeżdżał. Mogę zaraz wiedzieć, ale... Dobra, to pójdźmy w wątek dalej, jak już... Opowiem o Atlasie. Tak. Też mądre pióro. Też talent wielki. Też lubiał wódeczkę i to. I o redaktorach powiem tak. Całe życie miałem z nimi do czynienia. Nawet pamiętam, jak ten napisał o mnie, bo sobie paznokcie robiłem, to było w Katowicach, w Chorzowie, mówi, też tam jakoś tutaj król kibiców Lecha, już sobie w Chorzowie robi paznokcie, to napisał, co z Bońkiem jest blisko. Basałaj? No, Basałaj. No widzisz, jak tak ci powiem, to tam lepiej tego. A... no widzisz, ja te wątki, to mi się tam zapomina. Atlas, no. No to też im bardzo dużo rzeczy tu, wszędzie, tam przyjęcia, tam to, tamtego, w Warszawie, bo Bolek stale do Warszawy jeździł, on więcej był w Warszawie niż to. Jak coś chcieli w Warszawie załatwić, to dzwonili do Bolka, to on im załatwił w Warszawie, no, mówi, ja już będę tu mieszkać. I chciałem powiedzieć zupełnie co innego. I z tymi redaktorami miałem wspaniałe układy i nigdy, bo to różnie jest. Coś powiesz, to nie wiesz co, on ci rano już opisze. Tak. Bo to są kurde te. A Paweł zresztą miał taką. Takie miał też. On tu z tobą pił to, mówił, tego. Że nie ma prywatnych rozmów. Nie ma. A wszystko pamiętał, kurwa, i cię opisał i wszystko ci sprzedał. A o mnie nigdy źle nic nie napisał. A ja wiem, oni mi powiedzieli. To nie znaczy, że byłem idealny. Pokaże coś tamtego. Tak. Ale Jurek, ty miałeś jedną przewagę. Bo bawiłeś się za swoje pieniądze. Za swoje, prywatne, a nie te hieny, co mogli, to ukradli. To wziął na kolację dla sędziów, już począł skręcić. To wziął na kupno piłkarza, to. Przecież dlaczego Okoński nie był w Lechu? Bo Pogoń pojechała po niego i dawała coś 50 tysięcy więcej. Potem wyszło, bo ja potem z tym prezesem rozmawiałem, ale oni już te 50 tysięcy skręcili. Jak przyjechał kolejarz, położył te pieniądze, no to ten Koszalin sprzedał tego konia do kolejarza. No to przecież to są milionowe straty dla klubu. Przez takich frajerów, co tylko patrzą się podeprzeć, wziąć to czy tego, no. Bo najbardziej solidni działacze to są w tych małych klubach. Bo tam są pasjonaci, a ci tak jak w polityce, chcą się do góry. Gdzieś do PZPN-u, gdzieś to. Fuchę jakąś, coś zakręcić, coś za tego. No i to tak wygląda. To w komisji być, to słyszy. No i to tak jak, to się nic nie zmienia. A tam w tych klubach, bo jeździłem po tych klubach tam trzecioligowych i czwartoligowych, no tam byli od serca. Przyniósł kurę z żona Rocu, nagotowała to w Gorku, przyniósł to. I było tak rodzinnie i ten, no. Ale pomijając to, no jakąś tu jeszcze taką. A jakbyśmy mieli przejść do wątku, no bo zaczęliśmy ten wątek Olimpii. I ciekawi mnie w ogóle, bo no, klub milicyjny. O Brzęczku chciałeś wiedzieć. Chciałem właśnie o Brzęczku, jak ten Brzęczek w ogóle, selekcjoner obecny, jak trafił w ogóle do... No, jak trafił? No mieliśmy sygnał, bo mieliśmy już wtedy też swoich tych, jak się nazywa, tak ci... Skauci. No. I nam dzwonili, my co tego. Ja powiem, żeby się system nie zmienił, to by była Olimpia i długo nic. Dlatego, że miała oddanych działaczy, potrafiła różne rzeczy załatwić, a tam nikt nie patrzył ukraść. Tam, nie mówię o tych małych, tam kurwa, nie chcę już tu nazwisk wymieniać. To by kurwa, co potrafiły buty przyjechać, to wyciągnął i włożył stare, a tego, bo tam, ale to tam magazynie, to o tym nie będę mówił. I by tego, przecież my w pewnym momencie byśmy mieli Puchar Polski. Wygraliśmy z Legią i to był taki działacz. Nie wiem, czy on nas nie sprzedał, nie mówię jego nazwiska. I dzwonił do Warszawy, że taki przerada miał dwie kartki i nie powinien grać. A on wszedł na ostatnie 5 minut. A on wiedział na pewno, tylko nie powiedział, bo chciał wyjść, żeby gazeta napisała, że przerada grał czy coś. No.
No i wtedy, a tak byśmy w finale grali z GKS, byśmy ich tam rozjechali, bo to już był zespół. Już byli Brzęczki, Mielcarskie, Soczyńskie, Sadawicki, bramkarze. Tu, no to naprawdę już był zespół wtedy. Krzysztolik jak przyszedł, tylko kontuzję dostał tam na ruchu Chorzów, bo go sfaulował nasz trener kochany, co teraz w Krakowie jest, bo on na obronie... No, wiesz? A jak? On był przy... No. My zajechali na ruch Chorzów i już go nie było, bo po 15 minutach już był skacowany. A on po 3-4 ogrywał ten Krzysztolik. No. I... I chodzi o... Obrzęczka. Obrzęczka właśnie, jak to się stało. No, i... bo to też ciekawa historia. No my wiedzieli i żeśmy pojechali do Częstochowy, no bo on tam grał Raków Częstochowa, tak? No i tam my rozmawiali. Boleś miał jedną przewagę nad tymi działaczami wszystkimi, wielkimi. Bo jak my nawet jechali po piłkarza, no to się tego, no to oni mówią, no to dobra, no to my musimy zarząd czy coś zwołać i to. On mówi, zarząd mam w te co, takie pokazał pieniądze, już był zarząd, już każdemu się oczy świeciły i już pasowało. No nie ma zarządu, jaki zarząd? Cyk, krótka piłka. No i my go kupili, tam już nie pamiętam za ile, jeszcze tam jakieś mieli dostać, chyba dostali, nie wiem, kołko trampki czy tego. No i tak my go kupili. Później, że to był porządny klub, Olimpia, ten Franciszek, bo to dowódca się liczy, bo tam inni to różni, no. Ale on, to wiem, że w połowie roku czy coś, pojechaliśmy do tych truskolasów podziękować. Piękny list. Wiem, że to się odbywało w szkole, w sali, no, w sali gimnastycznej. No. O. Nauczyciele, to wszystko, to gdzieś to jest. Ja nawet mam gdzieś w tym. No, młody, nie? No, przecież tam miał, nie wiem, 18 czy 19 lat. No. I to się odbywało, że tak biegał ten mały, wtedy Kuba Błaszczykowski, to tam nie wiedziałem, bo, tak. To był, bo to byli bardzo bliscy tam kuzyni, no czy tak, co. Tak, bo to no, się no, no. I to po prostu tak. Tu przyszedł trener Kostka i on zaraz Brzęczka zrobił kapitanem drużyny. No. Mimo, że tu byli zaawansowani piłkarze, on zrobił Brzęczka. No. I Brzęczek jako 18 czy 19-letni już był kapitanem. On miał te cechy przywódcy, był bardzo porządny, bo to nie mogę powiedzieć tam do dzisiaj. No, ja się cieszę, że on został, bo to tam plują na niego to, jak ja słyszę, piszą tam z tymi redaktorami, to najlepiej miał Janusz Wójcik, bo jak ich brał, to on im, bo po każdym meczu było wielkie przyjęcie tam w tych warszawskich hotelach, oni tylko czekali na to. I mówi, to mi się, tak będziecie pisać, jak ja powiem. No, a jak ktoś nie chce, niech wypierdala, powiedział i koniec. No, i tak było. I dlatego Janusz był wielki człowiek, to był wielki. On może nie tyle jak trener, ale on jak nastawiał drużynę, to nie chcę tu przeklinać. Ja będę zawodnik, no, gory, zapierdalać. Czytało no. Wiele osób, ale generalnie, no wie pan, wielki człowiek, wiadomo. Ja też rozmawiałem ze świętej pamięci Wójcikiem, ale no to coś tam za uszami miał, nie? No miał, no jak, no był hulaka, no. No to co, no, wiecie, ludzie. No ale wyroki też miał swoje, nie? No to miał, no tak, to nie miał, no to w każdym razie, ja powiem inaczej, wszyscy by mieli wtedy wyroki. No właśnie, bo to takie czasy, jak ja sobie... Bo było to inaczej, nie, bo to było inaczej. Ile jest prawdy z filmu Piłkarski Poker z tamtych czasów? No, no jasne, że jest prawda tam, wie. Ja mogę powiedzieć tak przypuszczalnie, że nie wiem, czy ktoś dobył mistrza Polski w tamtych czasach, jak się tam nie podparł, czy w pierwszym meczu, czy to. Najgorzej w pierwszym, znaczy się w ostatnim meczu, bo to zaraz widzieli. Bo ja pamiętam, jak Olimpia grała, to on mówi, on widział, a wcale tak nie było, że kupiony. No ale przyjechali Tygrysy, Brygady, Dziotki po 90 lat i co on widział? Nawet do bramki nie widział i tam pierdolił, tam nie ma po prostu co mówić. Ale w tamtych czasach tak po prostu było. To nie było karane. I całe szczęście, bo jeszcze ja za moje pieniądze bym może poszedł do więzienia, bo ci, co mataczyli, on wziął na mecz, powiedział, że wziął 20, a dał 10 przykładowo. No to złodzieje zwykli, to im pasowało. A jeszcze znałem takich, że jeszcze już Olechu nie mówię, w tamtych czasach jeszcze, jak tam jakiś mecz załatwiali, to oni mi opowiadali, to jechali ci sokiści, dwa motocykle z karabinami i to, ale i pieniędzy w ogóle nie dał, tylko czekał. I jak nie wyszło, to mówię, oddali. Znaczy raz wyszło i pieniądze wziął wszystkie w kieszeń. No. W ogóle nie dał nikomu pieniędzy. Widzi pan? I to są takie, to co można mnożyć, różnych takich rzeczy i było.
mogę panu powiedzieć trochę o Rysiu, nie? Folbrych. No. No właśnie, bo to też jesteśmy przy tym wątku, to jak nie, to mogę panu powiedzieć, ciekawostki, no to... bo tam wiadomo, Amika później zaczynała to, on tam ją budował, bo on te Wróblewo, to wszystko to. I on bardzo mocno przyjeżdżał i się kolegował z takim pułkownikiem z Olimpii, co był dyrektorem klubu, Mundek Sikora. I on nie ukrywał, że wszystkiego go uczył Mundek Sikora. On tego nie ukrywał, nawet mówi. No, tylko dla mnie były parę rzeczy niesmacznych, jak się ci sędziowie poniżali. Bo ja właśnie z tą ekipą prywaciarzy, jak był we Wronkach mecz, to my jeździli tam do tego zaszamotoły hotelu. Tego słynnego pałacyku, nie? Pałacyku, tam. No i tam ci sędziowie. No to jak nas widział Rysiu, to już był nerwowy, bo my mieli gadki ujawne. A ile wziąłeś, a co? A to, za kaszankę, no, czy za co? No, kurwiorze mówił, nie na sędziów. No on tak mówi, no ale oni się w rynkę całowali, to nie wszyscy, bo ja powiem, byli tacy, co się nie dali tam, to nie mówię, że byli święci, ale nie dali się, bo to było za proste numery, no to było za proste, więc oni, uważaj, bo tu masz pszczołę. O, dobra. No, to tego. No, ale Rysiu, porządno, kochał tam. Ale to jest jakaś w tym prawda, że ktoś za nim jeszcze stał, to pan mówi, że się uczył od Mundka Sikory. No, ale to mówi? Tak, że mogło być tak, że on był taką osobą, która była tylko figurą w tym, czy... Nie chcę już obciążać, bo ja mam inne myślenie, że tam ktoś inny jeszcze stał ktoś za tym. I się ślizgał tak, jak całe życie się ślizgał. Okay. I zawsze spadał na cztery łapy. Czyli... Ale już nie będę mówił o kim. Okay. Ale, może być taki... Ale jak Rysiu to wziął na siebie, to powinien od niego dostać chociaż $1 milion. No, bo on wziął charakternie wszystko na siebie i ten, no. Bo był charakterny, to obojętnie co powiedzą. A wszyscy na niego, to tam, a sratam. Ale to jak pan pamięta te wszystkie czasy i pan widział wiele w swoim życiu naprawdę, to myśli, dużo jest jeszcze takich osób dzisiaj w piłce, które jeszcze są i w tamtych czasach mogłyby mieć coś. Powiem tak, że jeżeli ja bym był dalej w piłce, a był jakiś sędzia, co z nim miałem jakiś kontakt bliższy, to na pewno sobie jeszcze oni mogą pogadać. No bo jest to, oczywiście dzisiaj jest o wiele trudniej, no bo są te kamery, to wszystko czy coś, ale niektóre mecze, jeden sędzia, to mi jego decyzje to tak podpadają, niby najlepszy. Pamiętam jak Lech grał na Legii, tam podyktował karnego, tam przy polu karnym popchnął czy coś, no nie wiem, no to decydowało mi człowiek, a tam Niemcy grali czy coś, i podyktował karnego i nawet waru nie pokazał. No to były tam, nawet mieli pretensje do niego duże czy coś, no ale pomijając to. Ale jeżeli chodzi nie o sędziów, a o działaczy, o ludzi, których pan widzi gdzieś tam, może później widział w telewizji, to jeszcze są takie osoby, domyślą się. No może, ale ja powiem, że ciężko. Na pewno nie jest to tak, jak było. Ja nie mówię, czy robią teraz to, tylko bardziej, czy są z tamtych czasów osoby zostały. Ja nie mówię, czy oni robią takie rzeczy. A, czy zostali ci starzy działacze? No niektórzy tam zostali w związku, ale nie wiem, czy oni robili, bo to byli działacze więcej okręgowi, czy coś, nie? No to ten. A tak z tych starych działaczy... Nie, od razu sobie tak jak tu, to nie przypominam, bo to się tak wymieniało, bo jak się zrobił przewrót piłki, to wszyscy szli do piłki. Bo każdy myślał o milionach, ile było, kurwa, jak ten z Górnika przyjeżdżał w sandałkach, ten cały życie rzekomo odebrał, czy coś. Zapomniałem też, jak się nazywa, no, potem taki Kapelski, czy inne, czy coś, no. A najwięcej, moim zdaniem, w piłkę, bo wyprzedził epokę Bolek. I piłka, no trochę, no, bo to był człowiek... A jak z nim współpraca właśnie? No bo to jest postać też trochę, bym powiedział, owiana tajemnicą. No, owiana może jest, bo różnie tam jest, czy co. Nie, no, dla mnie jest... historii, gdzie tam do niego strzelali... No, strzelali też do niego. No to jest człowiek... Kiedyś ktoś mówił, Bolek, bo kurwa cię zastrzelę. On mówi, słuchaj, ja się nawet kulą nie kłaniam. No, bo tego, no mówi, to czym ty mnie straszysz? No, nie, Bolek... I powykładał tych pieniędzy, tego wszystkiego. I przez to wpadł w pewne ten, i może przez to też potem różne takie ten, ale czego z tymi kartami oszukali. To była cała historia. I to, że on z Dziurowiczem niepotrzebnie walczył.
jak był wybór do prezydium, to Dziura musiał jednego prywaciarza wziąć. I wziął sobie wtedy Pawelca z Łodzi. A oni poszli tylko, żeby załatwiać te karty, a gówno ich piłka. No i tak na końcu, że te karty tak przejęli. Różnymi tam ten, no i to nie chcę mi się opowiadać, no ale to tego Polka tam naszukiwali i dzisiaj nie ma nikogo, jeździł, skarżył się i zobaczcie, jak było wtedy. To tak jak z tymi wieżami jest. Taki był Pakoca czy coś w Ministerstwie Sportu. I Ministerstwo Sportu czy coś zakazało coś Dziurowiczowi. A Dziurowicz tak tego wyroku nie wykonał. No, chcieli tam dać nawet komisarza czy coś. Ja tego już nie pamiętam, bo to tego. No i Dziura gdzie? Nikt, on był nie do ruszenia. Tak jak dzisiaj jest coś nie do ruszenia w polityce, tak Dziura był nie do ruszenia. Więc mi się to wszystko ładnie kojarzy. Sportował tak samo jak piłkarsko. Kto go ruszył? No tak. Mogli powiedzieć obojętnie co? Żelazny Marian. No. A czemu w sumie on był tak nie do ruszenia? Bo miał przełożenie tych głosów. Tylko głosy, no ale politycznie mogli go. No politycznie on był musiał silny. Musiał ktoś jeszcze za nim stać. Politycznie był bardzo silny, bo ja teraz powiem, była takie spotkanie na Olimpii i mieli wybrać szefa ligi. I od tego się wszystko też zaczęło. I na tej Olimpii w sobotę my się rozjeżdżali i oni już wybrali Bolka. Jak oni wybrali Bolka, to jakie ten Dziura miał przełożenie. O 9 rano mieliśmy Jania Olimpię, tylko tak klepać to. I już ktoś tam zadzwonił do Dziury i Dziura w tym czasie potrafił zadzwonić do Cebosiu, nie do Poznania, tylko do Bydgoszczy. I ja zajeżdżam o 9 rano, a tu pełno tych czarnych i to, wszystkie dokumenty, tam te komputery, to wszystko pozabierali, żeby Bolka nie wybrać. Bo już by wtedy było wszystko inaczej. Już by było, on tak się bał Bolka, bo bał się jego siły przełożenia, te wszystkie, no. Ale Krzyżostaniak byłby dobrym prezesem? Bardzo dobrym by był, no. Bo on, jak już to by coś tam załatwił, żeby piłka na tym korzystała. Tak jak Boniek. Dobrze, że Boniek, bo Boniek się znał, autorytet ma to, a nie tam jakiś sędzia, co gwizdał nie wiadomo co, wszystkie hymny świata wygwizdywał na tym gwizdku i to. No a taki prywaciusz, jak to się mówi, Wojciechowski, kojarzy pan ten... Ale oni pojęcia nie mieli tam o piłce. Ja się tak śmiałem z tych wielkich miliarderów, bo ja panu powiem, jak oni do tego podchodzą. Ja mam firmę, 1000 ludzi, ja rządzę, tu. No. I przyjdę do piłki. No i przyjdzie i się zesrasz. Bo to jest zupełnie co innego. To jest tyle zbiegów okoliczności. Czasami masz słabszą drużynę, ale jest atmosfera, jest to naprawdę, jeszcze ten łuk szczęścia, nie zrobisz. Ile pieniędzy wyrzucisz? Nie zrobisz. No, a oni tak myśleli, czy wszyscy, po paru latach zesrali, bo jak mam dokładać, to podoba mi się na przykład ten gość w Krakowie. Filipek. Tak jest. I to trzeba mieć szacunek do takich ludzi. On twardo stoi. Ale on bawi się też za swoje pieniądze w większości i to. A nie jak oni przyjdą tylko, żeby miasto dało, to dało, tamten dało. To jest jeden z nielicznych, który został jeszcze, bo tak naprawdę jeszcze był Cupiał, który w Wiśle. No i się też wykończył. I dzisiaj się wykończył, bo go koledzy też zostawili, bo powiedzieli, że nie będą tyle wpłacać. On był ambitny, wpłacał tych pieniędzy do cholery. No i te pieniądze są nie do odzyskania. Bo co się dzieje? Ja tak patrzę jak w Lechu. Jak tylko jest dojść do sprzedania u nas w piłce, i to jest zasadniczy błąd, jak jest coś do sprzedania, to sprzedadzą na pniu. Nawet babcię klozetową sprzedadzą, jakby wiedzieli, że dostaną pieniądze. I teraz to, jak chcesz się bawić w piłkę, to jest dla bardzo bogatych ludzi. Mam ileś tam miliardów, to mogę w roku 100-200 milionów włożyć w piłkę. I to jest tak, jakbym przebalował, bo to jest mój kaprys, a nie, że ja muszę zarobić. I to jest różnica między niektórymi działaczami na zachodzie, tam jak tam w tej Chelsea czy coś. No, bo to muszą być panowie. A to golacy, trochę tam już nie pójdzie, nie zagra w pucharach, nie dostanie pieniędzy i już to się rozmywa. Wszystko i te. No i taka jest prawda. Drużynę zamiast wzmocnić, to jeszcze osłabiają, sprzedadzą wszystko. On za chwilę ma grać w puchara.
No a jak pan ocenia właśnie obecnie kolejorza? No bo... Kolejarz ma wspaniałych teraz młodych piłkarzy. Tak, piłkarzy, ale no, pan śledzi te poczynania, tak jak pan mówił czasem ten, ale no, to zarządzanie, no bo dzisiaj mam wrażenie, że zarząd trochę wychodzi z założenia właśnie, żeby zarobić, nie za wszelką cenę mistrzostwo, tylko żeby zarobić. No zarobić, bo przecież ja już no, nie chcę tam obgadywać. Czy poznał to, bo... pan właściciela Jacka Rutkowskiego? Ja znam tam wszystkich, tam znam. Ja nie chcę tam obgadywać, to, ale ich celem jest po prostu nie, że mają tam dawać pieniądze, to tylko zarobić. No i o to się rozchodzi. No i pozarabiali na niektórych i zarobili tam. Nie podoba się to panu? Mnie już to nie interesuje. Niech sobie robią, co nie uważają. Nie ma pan już z tym emocji. No, nie, niech sobie robią, co mają tam. No, w każdym razie mają wspaniałych znów tych młodych piłkarzy, czy tego, no to naprawdę. A kogo pan lubi najbardziej z tego? Z tych obecnych piłkarzy? No nie, no oni wylatują jak grzyby po deszczu. Nie, to już tego, no. Ten Jóźwiak, on jest przebojowy i on będzie, bo tacy piłkarze mają wzięcie, on może być słabszy technicznie, ale jest przebojowy. Tacy, dużo było słabych, ale jest szybki, jest przebojowy. Tak jak Peszko był przebojowy, też technicznie słabszy, ale był przebojowy, czy innych, dużo takich piłkarzy było przebojowy. Tak Smolarek był przebojowy, no. Ale to już był najwyższej klasy przebojowy. No. Teraz w wieku pana wnuka tacy już piłkarze, jak Moder, jak tam, no. Tam Kamiński. Jak, ja mam jak do redaktorów, do telewizji, bo oni tam opowiadają o tym sporcie, to teraz dopiero usłyszałem, bo gra dużo piłkarzy, co się nazwiska. Z przeszłości. Powtarzają. I teraz ja nie wiem, czy to jest syn, czy to jest wuja. No piszcie trochę o tym. No przecież tak piszecie, wielcy redaktorzy. Dlaczego? Teraz było, słyszałem, że Mosur był na trybunie. Mosur i Włodarczyk. No i pierwszy raz usłyszałem, że to ich synowie. A ja ile nazwisk wybiorę, nazwisko podobne, a ja mówię, że znam tych piłkarzy. Czy to jego ojciec, czy tego wuja? Ja no tak ciężko im napisać, a robią wywiady, szukają sensacji. Przede wszystkim to powinno być w tej książce kibica. Nie? Pisze o drużynie, tam gra taki i taki, syn tego, czy wuja, czy struja. Tak trzeba pisać, bo to chce kibic wiedzieć. Bo ja na przykład się bardzo interesuję, czy to by był już jego syn? No. Ciężko już odgadnąć, czy on już mógł mieć. Dobrze, tyle napowiadałem, nie wiem, tam mam... Panie Jurku, właśnie chciałem bardzo podziękować za rozmowę, bo opowiedział pan mnóstwo fajnych, ciekawych historii. Zrobimy tak, że no, jak nie wiem, będzie tych 500 łapek w górę, to po prostu się dogadamy na kolejny odcinek i już, no będziemy chyba taką serię robić. 500 łapek to ja zaraz sam narobię. 500 łapek zaraz, no... Bardzo dziękuję, miło było, miło się rozmawiało. Bardzo panu dziękuję właśnie za te historyjki, bo super się tego słucha. No i mówię, jeżeli będzie okazja, to możesz się kiedyś po prostu spotkamy na kamerę. Ale proszę bardzo, opowiem mi tę historię poza kamerą. Nie musi być okazja, my możemy zawsze się spotkać. Ja czasem dysponuję, tu trochę posprzątam, porobię z wnukami po tego i no mam i wolny czas. No. Subskrybujcie Facebook, Twitter, Instagram. Zapraszam oczywiście też do innych wywiadów. Wrzucę pewnie tę rozmowę w formie podcastu, więc nie tylko obraz, ale też dźwięk będzie można sobie posłuchać. No i co? Dzięki bardzo wam za oglądanie. Trzymajcie się. Bardzo panu dziękuję. Trzymajcie się i kibicujcie. A przede wszystkim Lechowi. No. Tak jest. A jak macie swoje drużyny, to swoim drużynom. Bo, też każe drużyny to kibicować i nie chuliganić. Nie chuligani, tylko kto jest klasą zawsze. I szanować przeciwnika, bo zawsze jeden musi wygrać. To jest sport. Niestety. Są różne, ten człowiek jest rozżalony, to, no, ale piłka jest dlatego piękna, że nie zawsze wygra ten lepszy. I to jest piękne. Bo strzeli jedenastki, bo to przecież w meczu tym Ajax, nie Krój, Barcelona, nie? No to już szedł, on już szedł do szatni, no bo zostały dwie jedenastki i Pachela strzelał jarać. No tak. No to on nie liczył, że oni przestrzelą. On już szedł do szatni. A to niestety Boźka... Taki jest sport, taka jest piłka. No. Dziękujemy wam, trzymajcie się, pozdrawiamy, do zobaczenia. Pozdrawiamy. Oglądajcie, może się jeszcze coś dowiecie. Tak. No.